małe takie kuku było. Co się stało? Pani zajechała drogę, z tego co wiem. Tam jest jeszcze mesio rozwalone, a zobaczmy sobie. Wszystko mu tutaj zostawił ślady. Ślady choroby. Co temu mesiowi tu jest? Ulala. Pani, ale takie jak klasy to już się nie opłaca naprawiać. Absolutnie. O, ściereczkę ktoś tu zostawił, żeby można było sobie szybę wytrzeć. No się pobrudzi. Pobrudziła. Słuchajcie, no. A tutaj ten smarcik, no jest grubo. Dwa pachołki skoszone. Także ciekaw jestem, jak to wygląda podwozie u niego. Kobieta chce, żeby zawieźć go do smarta, do Mercedesa, nie? Aby go naprawiać. Koło wyrwane. Z dwudrzwiowego samochodu stał się trzydrzwiowy. A przy okazji zobaczcie, no smarcik fajnie wygłuszony. Jak Chris robi od spodu na podnośniku, to ja robię od wewnątrz drzwi. No, zobaczcie, linki takie ma tutaj smart, jak to jest wszystko zrobione, aby ktoś nie wiedział, jak działają, jak działają siłowniki szyb. A zobaczcie, to jest dziadostwo, bo jak nie ma prądu, to tego cholerstwa potem otworzyć nie idzie. Ani kluczykiem, ani nic, tak myślę. Wzmocnienia, zobaczcie, są tutaj też. Dobra, ale zobaczmy, co najciekawsze, zamkniemy. Zobaczmy, jak to pod spodem wygląda. Także wajcha w górę. I idziemy go obejrzeć od spodu. Zobaczcie, tutaj przekosił. Tutaj popatrzcie, no kurde, tutaj praktycznie nie ma nic, tu się złamało tylko, odrążek jak zwykle poszedł i to w sumie nie ma nic takiego strasznego tutaj. Ja bym jeszcze takiego kupił i sprzedał zaraz. Nie, myślałem, że dużo więcej. Zobaczcie, silnik cały, nic tu nie wycieka i to zobaczcie, taki smarcik skosił takie dwa pachołki, nic mu nie jest, kurde. To są drobnostki, naprawdę. Także pakujemy go. Nie, ja się spodziewałem więcej, że to będzie. Co wy o tym sądzicie? Twarda bestyjka. Takie małe gówinko niby, a tu zobaczcie, no. Bo tutaj definitywnie, chyba że tędy, czekajcie, tędy poszło. Tutaj jest ślad, a tam się urwało po prostu. Teraz to poszedł drugi. Tędy poszło. Tak, tutaj uderzyło, zgadza się. Tutaj uderzyło, widzicie? To skrzywiło, urwało. Tutaj macie ten drążek, końcówkę powinien być tutaj. No i to wszystko, no. Zderzak do wymiany, w miarę nowe auto, wiecie. No, a przykre, no. Każdy wypadek jest przykry. Ale ja tu nie będę lamentował, wypadek się zdarzył. Kobieta jest na pierwszej pomocy, z tego co wiem. Ale mówi, że drobnostka, no ale ma tam ten, jest w szpitalu. Nic tam takiego strasznego, poważnego się nie stało. No dobra, no. Poduchy niewywalone, nic, także nie jest tak źle. Koniec. A wy, jeżeli chcecie więcej takich ujęć z ulicy, to mi piszcie to proszę w komentarzach. Komentarz. Wypadek. Jak będzie dużo takich komentarzy, wypadek, to będę wam więcej tego typu nakręcał. A ja idę, pakuję tego złomika na platformę i jedziemy z nim do Smarta. Cześć! No i jesteśmy w Mercedesiku, Mercedes Salzufa, tak się nazywa ta ulica. I powiem wam, piękny wielki budynek. I tu jest tak samo Smart. A już tam wjeżdżamy, tu jest wszystko automatycznie. O. Mieczysławy, AMG stoją. A tu jest Smart. Wielkie, potężne to jest, nie? Mają rozmach, skurwysyny. Podjeżdżamy pod furtę. Powinna się otworzyć automatycznie. Halo? Nie wpuszczą mnie. Gdzie tam są kamery? Tu.
Halo, o, zlokalizowało mi. Idę się spytać tutaj do Smarta, jak mają otwarte, gdzie to rozładować i to wszystko. Bo tu widzę, że jakieś słupki dziwne stoją. Słuchajcie, ode mnie to wszystko. Jeżeli chcecie więcej tego typu wideo z ulicy, jak to się dzieje, to piszcie mi w komentarzach komentarz wypadek. Jak będę miał dużo takich komentarzy, to będziemy kręcić tak dalej. Słuchajcie, prośba jeszcze, standard jak wszędzie, poślijcie wideo dalej dla zasięgu, łapa w górę dla zasięgu, będę wam wdzięczny, dzięki. Czy ptasie, ja to rozładuję i spadam, hej!